przez blisko 6 lat wybudować. Dzisiaj wybuduje pan 75 tysięcy? Może jeszcze rozda pan ten 1 000 000 aut elektrycznych, które pan zapowiadał w poprzednim pana planie. Niewiarygodne. I o czym od samego początku mówiliśmy? Szanowni państwo, mówiliśmy o tym, tak, te środki Polsce się należą. Ale nie należą się Obajtkom, Misiewiczom, Pisiewiczom, tylko wam, Polkom i Polakom, którzy tak ciężko znieśliście kryzys gospodarczy. Należą się wam, którzy dzielnie walczycie wbrew temu nieudolnemu rządowi z pandemią. Proponowaliśmy wielki plan zdrowia dla Polaków. Proponowaliśmy konkretne rozwiązania. A co zamiast tego mamy? Zamiast tego jest tajny plan, którego nawet nie widziała Komisja Trójstronna. Tajny plan, którego nie zaakceptowała strona samorządowa. Dzisiaj, kiedy słyszę z ust koleżanek i kolegów z lewicy, że mówią w imieniu samorządów, to ja chcę zerknąć na przykład na waszą przedstawicielkę w Komisji Wspólnej, w Związku Miast Polskich. Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która w Sojuszu Lewicy jest od 2014 roku, mówi wyraźnie, nawet z nią nie konsultowaliście waszych propozycji. No na Boga, znaczy przynajmniej w tym nie kłamcie. Możemy się różnić, koleżanki i koledzy, ale nie udawajcie, że mówicie w imieniu samorządowców. A dlaczego? Dzisiaj w Senacie odbyliśmy szybkie wysłuchanie publiczne z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządu. I wiecie, o co oni prosili? Prosili o czas. Prosili o to, żeby mieli możliwość wynegocjowania dobrych warunków z rządem. Tymczasem do czego wy doprowadziliście? Zmusiliście rząd, żeby wysłał nikomu nieznany dokument przed zakończeniem negocjacji z samorządowcami. No na Boga, koleżanki, koledzy, tak się nie robi. Dzisiaj zostawiliście nie tylko opozycję, bo to rozumiem. Możemy się różnić, ale zostawiliście organizacje pozarządowe, zostawiliście samorządowców, zostawiliście wszystkich tych, którzy liczyli na to, że można zbudować coś w konsensusie. Zostawiliście ich na spalonych. Ja słyszę dlaczego. Naprawdę, koleżanki i koledzy, wy dzisiaj myślicie o tym, żeby się ścigać w opozycji, o jakichś liderach opozycji, to ja wam przypomnę, że już jeden lider opozycji siedział na waszych miejscach. I jak skończył w tym wyścigu, to wszyscy wiemy. Nie idźcie tą drogą. Dzisiaj jest wielkie wyzwanie dla całej opozycji. Dzisiaj jest czas na to, by współdziałać, a nie dzielić. Dzisiaj jest czas na to, by pokazać, że rząd nie ma większości, by zmusić do tego, by Krajowy Plan Odbudowy był rzetelnym dokumentem, który uzyska konsensus społeczny. I była szansa. Była szansa do tego, by zmusić rząd do rozmów w parlamencie. Niestety wy jej nie wykorzystaliście. Dlatego chcę raz jeszcze podkreślić. Od samego początku byliśmy za tym, żeby do Polski trafiły te pieniądze. Wszyscy eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, zarówno nasi przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i z Platformy Obywatelskiej, głosowali za tymi pieniędzmi dla Polski. Jednocześnie żądaliśmy transparentności, uczciwości, ale przede wszystkim tego, by 40% środków, tak jak do tej pory, było rozdzielane przez samorządy. Dzisiaj zgłosiliśmy szereg poprawek. Nawet tych poprawek nasi przyjaciele z opozycji nie byli w stanie poprzeć. Nawet gwarancji 40% środków właśnie dla samorządu. Mówię o tej stronie opozycji, ale jest jeszcze czas na to, by to poprzeć w Senacie. Dzisiaj to nie jest miejsce do tego, by rozgrywać jakieś partyjne interesy. Dzisiaj parlament powinien być miejscem, gdzie w konsensusie zatwierdzimy dobre decyzje dla Polaków. Wybraliście inną drogę. Wybraliście drogę, która pozwala, że pan premier Morawiecki może napluć na przeciwników, czyli na kolegów z Solidarnej Polski, jednocześnie zostawić ich w rządzie. Najgorsze, co zrobiliście, moje koleżanki i koledzy, to zgasiliście nadzieję. Dlaczego? Bo nie upomnieliście się o wartości. Zostawiliście ludzi, którzy pod Sądem Najwyższym, pod Trybunałem Konstytucyjnym walczą o wartości. Zostawiliście Polki, które na ulicach obrywały pałami od tego rządu. Woleliście zakulisowe rozgrywki. Wróćcie na dobrą stronę opozycyjną. Jest jeszcze czas.
Zgłaszamy, panie marszałku, szereg poprawek w drugim czytaniu i jednocześnie deklaruję, że nie będziemy popierać tego rządu. Wstrzymamy się, jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte, ale jest szansa, by dzięki tym poprawkom zagwarantować uczciwy plan odbudowy, zagwarantować fundusze dla samorządów, komitet monitorujący, ale przede wszystkim zagwarantować transparentność i sprawiedliwość tych środków. Nie mogą podzielić środków, które zostały wyrzucone w błoto, na wasze inwestycje w Ostrołęce, na Centralny Port Komunikacyjny, na propagandę w państwowej telewizji, na zakup prywatnych mediów dla celów propagandowych. Te propozycje gwarantują, że będziemy wam patrzeć na ręce. Dziękuję bardzo. To było wystąpienie przewodniczącego, szefa Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, posła Borysa Budki. My wracamy do rozmowy z panem profesorem Żurawskim, Welgrajewskim. Panie profesorze, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Panie profesorze, musiałem niestety przerwać pańską wypowiedź, z której wynikało, proszę mnie poprawić, jeżeli źle zrozumiałem, że motywy postępowania części opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, tak się składa, że to są dwie partie, które wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej, mogą mieć źródła w większej polityce europejskiej, na co zwrócił uwagę również eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski, mówiąc, że no, opozycja polska chciałaby wybawić Niemcy z kłopotu. Niemcom miał się przestać podobać ten fundusz odbudowy i chciałby tak polskimi rękami tę sprawę załatwić. Czy ja dobrze rozumiem to, co pan profesor powiedział przed tym, zanim niestety zmuszony byłem panu profesorowi przerwać? I powiem, że moje wyobrażenie na temat skali zrozumienia sytuacji negocjacyjnej w Unii Europejskiej przez naszą opozycję jest słabsze, znaczy niżej to oceniam niż pan redaktor. Nie sądzę, żeby ta intryga była świadomie tak poprowadzona, ponieważ sądzę, że Platforma tego w ten sposób nie ogarnia. Mianowicie rzeczywiście jest tak, że w perspektywie wyborów, które będą do Bundestagu 26 września tego roku, walka wewnątrz niemiecka partii politycznych o głosy swoich wyborców musi uwzględniać presję, szczególnie słabnąca CDU-CSU, musi uwzględniać presję na prawym skrzydle, czyli ze strony Alternative für Deutschland, która tak jak w innych państwach klubu skąpców, o którym zacząłem mówić, czyli i w Holandii, która przecież atakowała Polskę bardzo silnie do 17 marca, do swoich wyborów. Gdy te wybory minęły, para z kotła zeszła, że tak powiem. Teraz kolej na Niemcy. Elektorat, istotne części elektoratu we wszystkich tych państwach, i skandynawskich, i Niemczech, i Holandii, i Austrii, żąda końca, jak to określa, unii transferowej, czyli przekazywania pieniędzy ciężko pracujących podatników północnych na leniwych południowców albo wstecznych wschodniaków. I w tym zakresie oczywiście zdjęcie tej dyskusji, nie na zawsze, bo w interesie Niemiec leży, żeby ten fundusz powstał, bo załamanie się z siły nabywczej południa odbiłoby się fatalnie na eksporcie niemieckim, a zatem sprowokowało bezrobocie. I w ogóle wszyscy, i Polacy, i Niemcy, i wszyscy jesteśmy zainteresowani ratowaniem przecież, a nie kryzysem w państwach strefy południa Unii Europejskiej. Tyle, że jest to politycznie, wyborczo bardzo niewygodne, żeby dyskutować o tym, czy i w jakiej skali podatnicy niemieccy będą musieli przyjąć odpowiedzialność za długi państw południa pokrywane w ramach owego funduszu przez pożyczki zaciągane w imieniu Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich poszczególnych, i na odpowiedzialność całej Unii, a zatem także głównego płatnika unijnego, jakim są Niemcy. To jest temat wyborczo niezręczny i nawet utrata tych kolejnych paru procent może być bolesna. I oczywiście z drugiej strony nie leży w interesie Niemiec, żeby odium za sparaliżowanie
funduszu spadło na Niemcy. Znacznie lepiej byłoby, gdyby spadło na tych strasznych, konserwatywnych Polaków. Ale nie sądzę, żeby w Berlinie tu z kolei wyżej cenie niemieckie rozeznanie sytuacji wyobrażano sobie, że ta intryga w Polsce przejdzie. Zatem to tak raczej wypada, niż taki plan był pierwotnie założony. Myślę, że Platforma robi to bez zrozumienia znaczenia faktów, w nadziei raczej właśnie na obalenie rządu PiS-u i wypromowanie własnych koncepcji politycznych, ale przede wszystkim w nadziei na to, że dominując w licznych samorządach uzyska dostęp do tych pieniędzy i ona będzie nimi rządziła. To hasło oczywiście jest atrakcyjne do twardego elektoratu, ale rząd posiada mandat demokratyczny do zarządzania tymi funduszami. Panie profesorze, muszę postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem specjalnego wydania programu Republika po południu był pan profesor Przemysław Żurawski, welgrajewski politolog, Uniwersytet Łódzki. Kłaniam się, panie profesorze. Żałuję, że nie zdążymy porozmawiać o wczorajszych spotkaniach. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Państwa zostaje w studiu specjalnym Telewizji Republika.